Nie, no nie. Ja, jak mam się nie zdenerwować na kogoś jak ty? No! No już, spokojnie! No co? No masz jakiś problem? I zostaw, no, kretynie! Weź się uspokój! Nienormalny jesteś! Się uspokój, po co się szarpiesz? Ja się szarpię! Holy, holy, holiday, zimne drinki cały dzień. Holy, holy, holiday, popłyniemy w piękny rejs. Holy, holy, holiday, one patrzą na mnie, wiem. Holy, holy, holiday, holy, holy, holiday. Dobra, lecimy do kamerzysty. Halo, jesteś? Halo, co tam? Budzimy się. Co tam mi tak nawala od rana? No nie wiem, sąsiedzi nas nie szanują i robią jakąś burdę. Człowieku, soczek musiałem się napić, bo zimno w nocy było i musiałem się ogrzać. Aha, jak tam się czujesz po nocy? Rewelacyjnie, powiem ci, że w tej szopie odzyskałem drugie życie. Tak? Drugie życie kamerzysty jest idealnie. Siema, ja jestem kamerzysta i dzisiaj nagrywamy co? A nie, przepraszam, powinienem się przywitać tak. Witam, ja jestem kamerzysta i dzisiaj nagrywamy co, szoferku, nagrywamy? A wpadłem na pomysł, że nagramy dzisiaj co? 24 godziny pokoju z Markiem. Z tym psychopatą? Tak, będziesz z nim zamknięty. Ale że ja i ty też? Ja nie chyba. Ale dlaczego nie? A po co ja? Wystarczy, że wy będziecie. Ale ja go nienawidzę, człowieku. Zobacz, no i o to chodzi. Wiesz, jaki film będzie fajny? 24 godziny razem. I będziesz w domu przynajmniej. A wariatka jest? Wariatki z tego co widziałem to nie ma. To dobrze, bo i tak bym otworzyła te drzwi. Ale to czekaj, to mamy iść i co? Ja was zamknę w pokoju. Nie wiem, przysunę jakąś szafkę czy cokolwiek. I będziecie 24 godziny siedzieć razem w pokoju. Dobra. Co ty na to? Deal. Deal? No to super. To ale dawaj. Nie ustawiamy tego filmu. Nie ustawiamy, ja was zamykam i normalnie lecimy na 24 godziny. Tak. Nie wiem, czy dam radę z tym psycholem wyczaić. Dacie radę, ja tam w razie czego będę pilnować. No dobra, ale to pamiętaj, że jak wyjdziemy, ten musimy go jakoś zabić do tego pokoju. No coś się wymyśli, spokojnie. No to co, to idziemy? No, dawaj. Ale jesteś tego pewny? Jestem pewien. Znaczy ty w sumie tego zamykasz, to ja muszę z nim wytrzymać 24 no godziny. Tak. Co tak to nawala cały czas? No nie wiem, masakra jakaś, ale dobra, wytrzymamy z tym. Jesteś gotowy? No ja tak. Ja włączyłem tutaj nagrywanie jakby co? Dobra. Pamiętaj, żeby przesunąć szafę. Dobra, no. W pokoju czy gdzie? No raczej tak. Ty mendo głupi, ja ten generacie! Co jest Maruś? Wypadł mi stąd! Mówiłem, żebyś nie przychodził! No będzie problem. Mówiłem! Będzie problem. Znowu musisz mnie denerwować? Osiwiałem przez ciebie, człowieku! Osiwiałeś? Wyjdź stąd! Wyjdź stąd w tej chwili! Wypad! Już! Czekaj, nie dotykaj mnie! Wyjdź stąd! W tej chwili opuść to pomieszczenie! Zaraz ci powiem, o co chodzi, chwila! W tej chwili opuść to pomieszczenie! Liczę do trzech! Raz, dwa, trzy! Opuść to pomieszczenie w tym momencie, bo ja nie będę z tobą dyskutował, bo nie jesteś tego wart! Już, szofer? Nie rozumiesz tego, co się do ciebie mówi? Szofer, już? A co ta menda odrobi? No chyba sobie żartujecie ze mnie. 24 godziny w pokoju. Powtórz? 24 godziny w pokoju zamknięci. Ty mendo społeczna głupia. Ty degeneracie. Kolejny głupi żart? Wyjdź stąd, wyjdź stąd w tej chwili. Ja już tam sobie obliczenie. Po policję dzwonię w tej chwili. Po policję, 112, tak? Dzwonić? Mam wybrany numer, dzwonię po policję w tej chwili. Numer alarmowy, dzwonię. Ej, telefon mi oddaj. Oddawaj w tej chwili mi telefon. Co ty za... Mam drugi telefon jakiś? Nie, masz. Idź stąd, ty degeneracie głupi. Idź, wyjdź stąd. Twoje miejsce jest w szopie, tam gdzie cię wyrzuciłem. Wyjdź. 24 godziny, Mareczku. Jakie 24 godziny? A ta co? Ty mendo jedna. Ty. Co ty robisz? Nie pozwala sobie na za dużo? Da, fajny film. Fajne filmy to są tylko dla was, jak mnie męczycie. Dobra, Marek, uspokój dupę i kogo dawaj. To nie bawi. Zaczynamy film. Jaki film, no? Wyjdź z tego łóżka, ty mendo jedna. Nie, bo jest wygodne. Nie interesuje mnie to. Po tej nocy w szopie. Idź stąd, ty głupia mendo, ciężka świnio. Jezu. I co? Jak mam inne rzeczy robić? Jak inne rzeczy? Ja miałem wyjść dzisiaj. O Boże, a to mnie to obchodzi. Ty mendo zasrana. Ten ma teraz do wyrzucenia będzie. Dobra, idę spać. Zaczynamy, Marek. A co ja mam jeść? Co mnie to obchodzi? Ja też nic do jedzenia nie wziąłem. Mam wodę w kranie. Wytrzymam. Krajerzy. Jak na razie jest bardzo spoko, trochę mam kocyka po wczorajszym. Ty jeszcze masz czelność mówić w tym pomieszczeniu? O co ci chodzi? Masz jeszcze czelność wypowiadać słowa tutaj? Minęło jakieś 15 minut, 20, ten lata jak panienka cały czas. O co panienka? No co? No co panienka? No co, ja mam tutaj siedzieć teraz z tobą? Telefon mi zwróć. Ja zaraz zadzwonię po służby specjalne, które cię stąd wyniosą. W kajdankach. Ojejku. Tak? A wiesz co jeszcze tutaj mam? Co? Maila na policję napiszę. Maila? Z donosem. Spokojnie, szofer wiesz, odłączył internet. Tak? Tak, to sprawdź sobie. To sprawdź. Ty zasrańcu głupi! Zniszczę cię! Dzięki, szofer!
Co jest, Maruś? Co za krety? Co jest, Maruś? A gdzie twoja narzeczona? Nie wiem, nie interesuje mnie. Ja się nie interesuję, gdzie twoja narzeczona. Oddaj mi internet albo telefon. Chcesz telefonik? Oddaj mi telefon, w tej ojejku, chwili. Chyba zgubiłem. Jak nigdzie nie zgubiłeś. Chyba zgubiłem, Mareczku. Chyba, Mareczku, zgubiłem. No dobra, skoro tak chcesz się ze mną bawić, to możemy się tak bawić. Ale pożałujesz tego. Pożałujesz. Widzisz, ile ten materac kosztował? Widzisz ten palet? Widzisz ten palet? Widzisz? Dobra, zamknij. Widzisz? A cię stąd jeszcze szybciej wyrzucę, niż tutaj przyszedłeś. Pocałuj tu. O, Mareczku. To za to, żeby znowu wyrzuciłeś. Po co ty tutaj jesteś? Po co? Po to, żeby cię powkurzać, o! Idiota! No to już wystarczająco mnie wkurzyłeś, to wypadł stąd! Nie. Dopiero 15 minut! Dostałeś szopę! Doznałeś mojej łaski! Byłem dla ciebie dobry! Dopiero 15 minut, Marek, wideo, za godzinę włączę z powrotem nagrywanie. A ja się cały spodziłem! Cześć. Minęła jakaś godzina, ja trochę tego nie przemyślałem. Mogłem wziąć fajki ze sobą. Gut nikotynowy, czyli będę mieć 24 godziny bez fajki, jeżeli się uda wykonać ten challenge. No jest ciężko. Jest ciężko. Po godzinie już czuję, że brakuje mi po prostu nikotyny. Nie wiem, jak wygląda tą marką chyba. Marek, ty palisz? Ty masz czelność jeszcze zadawać mi jakiekolwiek pytania? Nie odzywaj się do mnie! Jak ci spędza czas? Nagrywasz mnie, to muszę sobie makijaż zrobić. Makijaż? No tak! No mówić, że... W każdym razie, no... No nie, jest łatwo. Ale palisz czy nie palisz papierosy? Nie będę z tobą rozmawiał, nie palę. Jasne. A w ogóle jak z minimajkiem? Jak z minimajkiem? Mam ci pokazać na twojej skórze? No pokaż, no. Chcesz? No, chcesz pokazać? Nie, bo mnie nagrywasz. No i pójdzie z tym na policję. Co? Ja już znam nie jednego takiego konfidenta. Spokojnie, ja też na ciebie będę donosił. Ja już mam przygotowany donos. No, odejdź ode mnie. Zobacz, jak dzisiaj stylowo wyglądam. O. Nie używaj lustra. Widzisz, godzina z tobą jest jak 10 godzin z kimś innym, nie? Rozumiesz? Wyjdź tak, stąd. Tak denerwujesz ludzi. No to po co tutaj jesteś? No żeby wyjdź stąd. Ten film. Ja zdawałem sobie konsekwencje z tego. No to wyjdź stąd. Marek. Byś miał poważne problemy za to. Marek tworzy nieprzyjemną atmosferę. Kto... Tak, kto robi nieprzyjemną atmosferę? Chyba ty robisz nieprzyjemną atmosferę. No, nic, idzie. Jakie prawa ty to robisz? No, zamknij się. Będzie ciężko. Bez fajek będzie ciężko. No ale cicho tam. Z tym wariatem jeszcze dodatkowo. Masakra. Trochę żałuję, że podjąłem się tego challenge'u, ale postaram się to wykonać. Pewnie jakoś półtorej godziny. Maruś? Co jest? Czekajcie. No gdzie on się schował? No co jest do cholery? No jaja jakieś czy... O co chodzi? Gdzie... Marek! No jak... Ja pierdzielo, szukał znowu? Przez balkon by nie wyszedł, ale nawalają tam u sąsiada, masakra. Marek! Szofer! On chyba wyszedł! No właśnie nie wiem jak. No bez jaj. Ty wyszedł! Wypuszczałeś go? No jak nie? Jak to wyszedł? No chyba wyszedł. Przecież cały czas zamknięte było. No nie wiem, nie wiem jak wyszedł. Schował się gdzieś. No właśnie też myślę, że się gdzieś schował, tylko nie wiem gdzie. Widzisz go? Na balkonie? No nie, może wyskoczył przez balkon, no nie no. Ale tam są robotnicy, no to by widzieli jakby skakał chyba, co? Trochę wysoko jest ogólnie, nie? O nie, nie łap go, łap go! Idioto! Gdzie się schowałeś? Ja? Dopiero przyszedłem tutaj. Ja idę z rady, żeby ała, moja ręka. Ty mendo! Ała. Co, nie mogę stąd wyjść już? Nie wyjdziesz. Jak tam się czujesz? Zamknij tą swoją głupią mordę. Nie zamierzam z tobą dyskutować. Odejdź stąd! Co ty sobie myślisz, żebyś mnie dotykał? Nie pozwalaj sobie na takie coś. O, tak? Co? Masz jakiś problem? Spokojnie. Masz problem? Spokojnie, masz problem ze mną? Marek, spokojnie. Spokojnie, tak? Tu problem masz jakiś? Spokojnie. No co? Się. Nie co? No spokojnie, no nie. Ja, jak mam się nie zdenerwować na kogoś jak ty? No? No już, spokojnie. No co? No masz jakiś problem? Nie zostaw, no, kretynie! Weź się uspokój! Nienormalny jesteś! Ty się uspokój, po co się szarpiesz? Ja się szarpię! No ty się szarpiesz! No to ty się szarpiesz! Uspokój się! Niepoważny jesteś? Uspokój się, no kto Marek! Kto ci pozwolił mnie szarpać? Kretynie! To ty się na mnie rzucasz! Ja się rzuciłem, kiedy? No, rzuciłeś się na mnie z łapami, no Marek! Puść mnie! Jak się uspokoisz? Puść mnie, no uspokoiłem się już! Dawno! No nie uspokoiłeś się! Puść mnie! Dobra! Puszczaj, w tej chwili! Kurde mendo, głupia ty! Zasrańcu jeden! Spokojnie, Maruś.
za debil. Już? No już! Już, puść! No to już uspokój się. Puść! Jak się uspokoisz, przestajesz krzyczeć. Już przestałem. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie wiedziałem, że jesteś niezrównoważony. Przestałem! Ty jesteś niezrównoważony psychicznie. O Jezu, jaki silny! Trochę chyba od tego minimajka się nauczyłeś, co? Jakiego? Już uspokoiłeś się? Puść mnie! To się uspokój. Puść mnie! Uspokój się. Już? Już? No puszczaj! Puść, jak się uspokoisz. Już się uspokoiłem. To nie krzycz. Nie krzyczę. Tylko zyskam siły, frajerze. Mendo jedna. Wyrzutku. Wstanę i cię rozniosę. Uważaj, bo... Daj mi... pół godziny. Wiesz, że już minęło 2,5 godziny ponad? Daj mi pół godziny. Pół godziny na to. Wstanę. No. I cię rozniosę. Rozniesiesz mnie. Raczej się jakoś nie boję. Żebyś wiedział. No, już jestem zmęczony. Chyba za dużo fajek, Marek, palisz. Nie palę w ogóle. Nie poradzę sobie z minimajkiem. Nie poradzisz sobie z minimajkiem. Skoro sobie poradzę z tobą, to sobie poradzę z minimajkiem. To pewno sobie raczej nie poradzisz. Nie wiem, dla mnie to jest spektakl, którego nie powinno w ogóle być. Rzucił się na mnie, zresztą widzieliście. Z łapami normalnie, chamsko. Dziwne zachowanie. Szczególnie, że jeszcze niedawno był normalny, ale teraz zaczęło mu coś odwalać i to... totalnie na głowę. W każdym razie minęło jakieś 2,5 godziny. No jest ciężko z tym człowiekiem wytrzymać. Myślałem, że będzie lżej. Ale przynajmniej jak poćwiczyłem, to trochę zszedł mi ten głód nikotynowy. Ty co robisz? Gdzie jesteś? Jeszcze śmiesz mnie pytać o takie coś? O co? Ile tutaj już siedzę? No trochę siedzimy. Nie wiem, teraz gdzie, no musiał zaraz sprawdzić. Jest noc, idioto. Nie, jest noc. No jeszcze łóżko zasprodziłeś całe. Całe łóżko do wyrzucenia będzie. No nie przesadzaj. Wygonić tutaj? Nie. Musimy pogadać. Chodź. O czym? No o czym? O chodź, ty się dowiesz. Chodź, nie ma się czego bać. Co jest? Chciałbym ci powiedzieć, czy tak nienawidzę jak nikogo innego. Jesteś największą porażką, jaka mnie w życiu spotkała. Nigdy nie spotkało mnie takie zło. To jest największa kara, jaka mogła mnie spotkać w życiu. Ale co ci chodzi? Wolałbym w ogóle się nie urodzić. Naprawdę nienawidzę cię i żałuję tego, że się w ogóle urodziłem. Bo mogłem w ogóle nie istnieć na tym świecie. Ja stąd spadam. O, tyle mam do powiedzenia. Ale co ty robisz? Tam jest wysoko, Marek. Idę stąd. Co jest wysoko? No, nie widać ciebie, Marek, nie rozumiesz tego? Ja stąd wyjdę. Ale nie widać cię! A co z tego, że mnie nie widać? Ja stąd muszę wyjść jakoś. Nie widać. Czemu jesteś w ogóle za barierkami? No jak ja mam stąd wyjść? No wejdź właśnie z powrotem, człowieku. Czekaj, jak stąd zejść? Dobra, jak mnie nienawidzisz, wejdź. No co ty robisz, człowieku? No wypuść mnie stąd. No zaraz spadniesz. Co ty będziesz mnie tutaj przytrzymywał? No ale zaraz spadniesz, człowieku. Zamknij tą swoją mordę. Gdzie mam spaść? Jak mam stąd wyjść? Zobacz, jak tutaj jest wysoko. Pokaż, no. No. Skoro już nagrywasz wszystko. No jest wysoko, no dlatego... No jak ja mam teraz stąd zejść? No nie zejdziesz, dlatego musimy wytrzymać do jutra. No szofer przyjdzie, to nam otworzy. Ty debilu zastanę. Naprawdę. Jest chore. Mamy jakąś linę czy coś? Nie, no... Poczekaj chwilę. Czekaj, ja znam szybko, zobaczę, stało? Czy mamy tą linę. ...filmu porządnie. Jesteś zwykłym śmieciem, który oszukuje własnych fanów. Rozumiesz?
Mówię, że jesteś śmieciem, który oszukuje własnych fanów. Że taki cwaniak jesteś? Żałosne. Jest godzina 8:00, 9:00, może 10:00, nie wiem. Słońce chyba, obstawiam, że 10:00, może 11:00. W każdym razie spałem tutaj. Nienawidzę tego małego gnoja. Zawsze musi coś odwalić, zawsze musi coś odwalić, zawsze musi nie spełnić tego challenge'u. A ten szofer, jestem tak na niego wkurzony, za to, że spałem tutaj. Ten szofer ode mnie dostanie, nie dość, że namówił mnie na ten film, to jeszcze mnie oczywiście musiał oszukać. Masakra. Plecy mnie bolą tak, że po prostu nie da się wytrzymać. No trudno, trudno. Jak przyjadą sąsiedzi, a przyjeżdżają po 12:00, to po prostu podstawią mi drabinę. Masakra. No cóż, ja challenge spełniłem, no jak zwykle. Udało mu się. Trudno. Masakra. Do zobaczenia.